Już się złączone, zaczynamy, tak? Zarybianie sieją. Rybek jesienny. Sieja. Zaraz też będzie widać, co tam będzie. Widać tam u góry coś, czy nie? Słabo. No, ale tak troszeczkę widać, widać je. Nie wiem. Czysta woda. Tu panie, o, będzie. Dobra. Bo dziadek by się tutaj. A można wyłączyć ten. Szkoda. Tlen to wtedy będzie widać, jak one tu ładnie. Bo tak to jest. Za moment się uspokoi. Proszę, widać, jak pięknie w zbiorniku. 5000 sztuk. O, teraz. Może krapki z tlenem wyjmę, panie troszkę. Nie łatwiej. Nie. Kondycji dobrej. O, teraz pięknie. O, teraz piękne ujęcie. Dobrze. No to możemy puszczać. Podejść, jak będzie szapało. Proszę, rury. Podróżniła. Tam się rura ładnie podniosła. Niech ona idzie. Bardzo dobra metoda, ryba się nie uszkadza. O, widać, jak po brzegu teraz strzelę. O, teraz, o, proszę. Mamy tu, musimy stanąć z boku do słońca, proszę. To jest przepiękny widok. Żeby tylko zawsze tak były wpuszczane rybki. O. Pięknie, tu jest pomocnik. Jadziu, proszę. Hej, przejdź tutaj. Przepięknie. A ja tam. Proszę, pokażę. Pięknie. Pięknie. Duża. No z tej tu przeżywalność będzie bardzo duża, prawda? Bardzo dużo. No, bardzo duża, no bo to, proszę, tutaj. Tu pod filmy. Ale kiedy ona osiągnie? Na przyszły rok już powinna zależy od żywności jeziora. To za rok będzie miała? Może mieć taki podwymiar, choć po 25-30 cm. Do 30 cm już będzie w przyszłym roku. Tak ładnie. Pięknie. Zaraz, bo tutaj. O. Jeszcze tutaj jedna sztuka została. Dobra. Już, zamykaj kamerę. Ja te wybiorę z tych traw, bo one mogą tu zostać. Ale piękna.